drugi połowa. To funkcja. Mowa jest o likwidacji szkół dla dorosłych, ale pamiętajmy, że szkoły dla dorosłych, czy tam mniej jest szkół dla dorosłych. To jest kwestia powiatu, nie tak, to w ogóle nie dotyczy. I następne zdanie. W budżecie 2017 subwencja oświatowa wzrosła o 413 milionów złotych. Pieniądze te pokryją waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. Ja tego zdania przede wszystkim nie rozumiem. Bo skoro dziś pieniądze, które otrzymujemy, nie pokrywają wynagrodzeń nauczycieli, w ogóle ich nie pokrywają, brakuje do tych wynagrodzeń nauczycieli, nie wiem, z kolejnych 30 parę milionów złotych. Nie, aż tak. Ile? Musiałbyśmy sprawdzić. To sprawdźmy. Ile wydajemy na remonty? Dychę, to 65 na płacę. Nosę, na 30 dostajemy. To gdzie druga połowa? W związku z tym ta waloryzacja, nie wiem, do czego zmierza. Co będzie waloryzacja? Jeśli nie będzie uzupełnione, to co dzisiaj wydatkujemy? Następne zdanie jest polityczne, więc trzeba też przeczytać. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przewidział wszystkie potrzeby związane z reformą oświatową i innymi reformami. To było wszystkie. My nie przewidzieliśmy wszystkiego jeszcze, bo nie jesteśmy w stanie. Rząd przewidział. Nie ma potrzeby do niepokoju. Moje emocje trochę rosną. W terenie za przeprowadzenie reformy oświatowej odpowiedzialny jest samorząd, na czele z prezydentami, burmistrzami, wójtami miast oraz radami. Urzędy otrzymują narzędzia finansowe od rządu w postaci subwencji. Ja również fachową pomoc na poziomie kuratoriów. Ta druga, czyli zdania, powiem Państwu, jest prawdziwa. Kuratorzy rzeczywiście się starają. To bym nie mogę funkcjonować na temat kuratorów powiedzieć. Pracują się. Jeżeli gospodarze miast będą potrzebowali dodatkowego wsparcia, bo nie są w stanie przeprowadzić właściwie reformy, tak aby dziecko uczęszczało do jednej szkoły, bo teraz czuło się niebezpiecznie, to również posłowie z ramienia Prawa i Sprawiedliwości w swoich biurach będą pomagać zrozumieć samorządowców i samorządowców. Uspokoiłem się. Jeszcze zapomniałam o jednym pytaniu, bo pan przewodniczący pytał, jak będzie konkretnie wyglądała organizacja nauczania w szkole podstawowej numer 10 i likwidowane, czy wygaszane gimnazjum numer 3. Tak? To znaczy, no może nawet nie tyle konkretnie, tylko w ogóle jak w poszczególnych szkołach, ale. Ja też nie oczekuję odpowiedzi w tym momencie. Moje pytanie sprowadzało się do tego, od czego będzie zależało, że uczniowie będą chodzić do jednej albo drugiej szkoły. Czy tylko rejonizacja, czy też jeszcze jakieś inne elementy? Czy będą w trakcie ośmioletniego procesu kształcenia zmieniać uczniów? To znaczy tak, będą w gimnazjum generalnie dzieci starsze, a w obecnej szkole, szkoły podstawowe będą dzieci młodsze, ale które to będą konkretnie roczniki, w sensie czy to będzie od 6 czy od 7 klasy, o tym będzie decydował dyrektor szkoły. My już nie chcemy ingerować, bo dyrektor będzie miał najlepszą wiedzę dotyczącą ilości dzieci, oddziałów i on, żeby te warunki nauki były dostosowane jak optymalne i najlepiej wykorzystane również te sale lekcyjne i pracownie, które są poszczególne. Dziękuję bardzo. Jeszcze do głosu odwrócę, jeśli chce się pan radny Marszałowski. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, myślę, że to, o czym pan mówił, można przeprowadzić w tej strukturze, w której dotychczas funkcjonowaliśmy. Można było ją ewentualnie zmodernizować o wprowadzenie edukacji 6 lat w krajach rozwiniętych na skutek prostych analiz psychologicznych i możliwości tych dzieci. Ten efekt byśmy uzyskali. Natomiast niepokojące jest, to, co pan czyta, czyli te wypowiedzi polityczne, które można zostawić z wypowiedziami ekspertów, którzy wyznaczają nam już teraz nie tylko strukturę, ale jakość tego kształcenia, między innymi należy panie Burzyła Wyrdziak, to jest ekspert MEF, który w normalnych warunkach nie powinien zostać ekspertem, ale przecież nie powinien zostać ekspertów uciekać. Pani powiedziała, nie ta śpiewająca. Pani powiedziała coś takiego, a koncepcja wybierania miejsc czynnych jest wszystkim złem. Jeszcze kilka innych można było przytoczyć, zdań, które teraz nie pamiętam, ale to czytałem.
Czy to jest niepokojące dla rodziców, normalnych obywateli, nauczycieli, że tacy ludzie dzisiaj są odpowiedzialni za przygotowanie podstaw programowych, to jest wyznaczanie nowego kierunku edukacji, czy wręcz przeciwnie, te pisma, które są wystosowane z samorządu, czy to jest naśmiewanie się z nas, żart, kpina, czy takie są realia, w których żyją ci ludzie, którzy dzisiaj o nas decydują. Możemy się tylko śmiać z tego wynika i ewentualnie płakać na temat tych konsekwencji, które będą z tych działań wynikały. I to wszystko, no, niestety z ubolewaniem można stwierdzić, że jest to chaos, nieprzemyślany, a konsekwencje dotyczące podstaw programowych tego, co będziemy uczyć dzieci, jak będziemy uczyć, no będą daleko w skutkach, wiążące z sobą pewną zupełną nieprzewidzianą koncepcję funkcjonowania edukacji w naszym kraju. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przy braku woli kontynuowania dyskusji przechodzimy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych do tego ustroju szkolnego, zechce podnieść rękę, dać się przeciw, wstrzymał. Dziękuję. Głosowało 20 radnych, 20 radnych było za, nikt nie przeciwko, nie się wstrzymał. Przyjdziemy do tego projektu uchwały. Przechodzimy do kolejnego punktu, do projektu uchwały w sprawie określania kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Tarnowskich Góry i wartości punktowej oraz określane dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów. Oraz bardzo bym prosił może o przedstawienie również projektu uchwały w sprawie określania kryteriów naboru na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tarnowskich Góry dla kandydatów poza wodem szkoły i wartości punktowe określane dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów. Proszę o przedstawienie tego projektu przedmiotodawcy pana burmistrza. Jeżeli chodzi o wprowadzenie tych, zaproponowanie Państwu tych projektów uchwał, jest to związane z zmianą przepisów oświatowych. Zgodnie z artykułem 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku, to są przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, z dniem 26 stycznia 2017 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia z kolei 14 grudnia 2016 roku, ale Prawo oświatowe, to są dwie różne ustawy. W zakresie rozdziału 6, czyli przejmowania do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek. A tym samym straciły moc przepisy rekrutacyjne wynikające z ustawy o systemie oświaty. Jeżeli chodzi o postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli, to jest ono dwuetapowe. W pierwszym etapie bierze się pod uwagę kryteria określone w ustawie. Są to tak zwane kryteria ustawowe. I te kryteria ustawowe to jest niepełnosprawność kandydata, jednego z rodziców kandydata, dwójki rodziców kandydata, względnie rodzeństwa kandydata, wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie w rodzinie, ewentualnie objęcie kandydata pieczą zastępczą. Jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego nie daje rozstrzygnięcia, czyli wszyscy kandydaci uzyskują taką samą liczbę punktów lub jeżeli po pierwszym etapie rekrutacyjnym są jeszcze wolne miejsca do przedszkoli, wtedy należy przeprowadzić drugi etap postępowania rekrutacyjnego i właśnie na podstawie tych kryteriów, do których określenia rada jest upoważniona. Można określić tylko 6 kryteriów, należy nadać im wartość punktową oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Jeśli chodzi o przyjęcia do klas pierwszych szkół podstawowych, to tutaj sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, dlatego że z urzędu przyjmuje się do klas pierwszych wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, czyli nie możemy odmówić przyjęcia dziecku z obwodu. Jednakże jeżeli w szkole są jeszcze wolne miejsca, to na te wolne miejsca, które w szkole pozostały, można przyjąć kandydatów spoza obwodu szkoły. Stąd przeprowadza się również postępowanie rekrutacyjne.
do którego jest konieczne określenie kryteriów, stąd tutaj na podstawie tej ustawy przygotowane zostało konkretnie tutaj 9 kryteriów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca do klas pierwszych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nad tymi projektami uchwał pochyliły się komisje, proszę Komisja Edukacji. Komisja Edukacji odbyła projekty jednogłośnie. Dwie praworządności i bezpieczeństwa, również proszę pana przewodniczącego o wyrażenie opinii. Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa również zatrudnia prawa pozytywnie uchwał projektu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w temacie obydwu tych uchwał. Nie widzę, zamykam. Przechodzimy do głosowania projektu uchwał. Najpierw według porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznej przedszkoli prowadzonej przez gminę Tarnowskiej Góry i wartości kluczowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że Wysoka Rada przegłosowała ten projekt uchwały. Przechodzimy do głosowania drugiego projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na wolne miejsca do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Tarnowskiej Góry dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły i wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wysoka Rada przyjęła wymieniony projekt uchwały. Zagłosowało 18 radnych. Przechodzimy do następnego punktu porządku obrad, a mianowicie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/346/2016 Rady Miejskiej Tarnowskiej Góry z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i publicznych przedszkoli szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Proszę pana burmistrza o przedstawienie tego projektu uchwały. Również poproszę. Jeżeli chodzi o konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały, to jest to związane z pewnymi wątpliwościami członka kolegium RIO, gdzie pani jakby tutaj miała wątpliwości co do tego, że nie zostały określone stawki. No i w paragrafie 5 piszemy, że stawki są wyliczane na podstawie odpowiednich przepisów ustawy. Jednak tutaj jakby proszono nas o doprecyzowanie zapisów tej ustawy i dodaliśmy tam konkretnie mówiąc 3 wyrazy wysokości minimalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Również nad tym projektem uchwały pochyliły się tym razem 3 komisje. Proszę Komisję Budżetową o opinię. Proszę Komisję Edukacji. Jednogłośnie i Komisję Praworządności i Bezpieczeństwa. Komisja Ekonomii i Bezpieczeństwa też pozytywnie odnosi się do tego projektu. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w tym temacie. Zamykam dyskusję z powodu braku chętnych do dyskusji. Przechodzimy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/346/2016 Rady Miejskiej dnia 21 grudnia 2016 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne i najniższej jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Tarnowskiej Góry oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że Rada Miejska przegłosowała przedstawiony projekt uchwały. Przechodzimy do następnego punktu
obrad dzisiejszej sesji, a mianowicie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu na finansowanie wykonania bieżącej konserwacji cieków Stoła, cieków Drama i cieków Potok Mioleckich w granicach administracyjnych gminy Tarnowskiej Góry w 2017 roku. Proszę pana burmistrza o przedstawienie tego projektu uchwały. Dzień dobry panie przewodniczący, panie burmistrzu Cyferado. Jak co roku od jakiegoś czasu przedkładam państwu projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla województwa śląskiego na konserwację cieków, które przebiegają przez, przepływają przez gminę Tarnowskie Góry, a mianowicie ciek Stoła, Potok Niebieski oraz Drama. Wysokość dofinansowania zgodnie z paragrafem 2 tejże uchwały wynieść może w przypadku cieku Stoła 35 tysięcy złotych, Potoku Niebieskiego 15 tysięcy złotych oraz rzeki Drama 12 tysięcy złotych z zastrzeżeniem, że wkład gminy nie będzie większy niż 50%, oczywiście nie wyższy niż te wskazane przez mnie przed chwilą kwoty. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nad tym projektem uchwały powiedzmy się komisję. Komisja budżetowa, proszę. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, zapraszam komisję budżetową pozytywnie zaopiniowała projekt. Proszę o opinię komisji o ochronie środowiska. W następstwie. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Rozwoju Promocji Miasta i Funduszy Europejskich, proszę. Komisja do opinii. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję w punkcie tej uchwały. Zamykam listę. Do dyskusji zapisał się jeden pan radny Felicz Kowalski. Proszę o zabranie głosu. Dziękuję. Ja chciałem tylko tutaj zakomunikować w tej Radzie i Centralnej dla Komisji Budżetowej, jak i dla Komisji Ochrony Środowiska. Zwróciliśmy się do pracowników Wydziału Ochrony Środowiska i do urzędu. Zwrócili się z pismą do Najwyższego Zarządu z pewnymi sugestiami odnośnie prac, które tutaj z naszego podwórka wykonaliśmy przy tych potokach najbardziej niezbędne. Jeśli wezmą to pod uwagę, to jak najbardziej to będzie pożyteczne. Jeśli nie, nie będziemy mieli do zażyczenia, że nie zrobiliśmy nic w tym temacie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że to bardziej jako oświadczenie i pytań nie było. Jest przechodzimy do procedury głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Rada Miejska przyjęła ten projekt uchwały. Przechodzimy do następnego punktu obrad, a mianowicie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejście do zasobów komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność PKP SA. Proszę pana burmistrza o przedstawienie tego projektu uchwały. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni radni. Ja bym też prosił o to poprawki w podstawie prawnej, tam gdzie mamy ustawę o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2013 następuje 2016, a pozycja 594 pozycją 446. I tam gdzie mamy prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowe, Polskie Koleje Państwowe 2000 roku, dziennik ustaw przesuwamy na początek. Ale taka redakcyjna. Projekt ustawy uchwały dotyczy przejęcia przez miasto nieodpłatnie trzech lokali mieszkalnych w budynku Najpierska 10A. Ja bym poprosił mapkę pod tytułem Najpierska, żeby... Jest to starszy budynek pierwszy. Jak schodzimy z wiadomości, zaraz po prawej stronie. Od PKP przejęliśmy w sumie około 60 mieszkań. Przejmujemy mieszkania z zawartą umową najmu, a bez tytułu prawnego, ale w stosunku do osób, co do których są orzeczone eksmisje, za które musimy płacić odszkodowania za niemożność zaniedostarczenia lokalu socjalnego. I na
mając dość duży zasób mieszkaniowy, poradzi sobie z tym, gdy mieszkania zwalni, albo podpisujemy umowę najmu, jeżeli płaci to sobie mieszka, jeżeli nie płaci, przenosimy do lokali socjalnych, a mieszkania sprzedajemy na wolnym rynku sprzedaży, co pokrywa ewentualne kwoty niepłacenia i koszty usług. Na tym projektem pracowały trzy komisje. Ja proszę opinię przewodniczącego komisji budżetowej. Cztery za, a budżetowej, przepraszam. Zamy, proszę. Panie przewodniczący, komisja budżetowa pozytywnie zaopiniowała. Przewodniczącego gminy komunalnego. Cztery za. Dziękuję bardzo. I przewodniczącego komisji rozwoju. Komisja budowa opinię pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Przepraszam, otwieram dyskusję. Przy braku zgłoszeń przechodzimy do procedury głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedmiotowego uchwały, proszę podnieść rękę i dać się przycisk. Przeciw, wstrzymał. Dziękuję. Głosowało 15 radnych, 15 radnych był za. Nikt nie wstrzymał, nikt się nie wstrzymał. Przyjęliśmy przedstawiony projekt uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do 16. punktu do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wojny funkcji ustawy na okres nieprzekraczający 3 lat nieruchomości gruntowych będących własnością gminy Tarnowskie Góry. Proszę o przedstawienie tego projektu przez pana burmistrza. Burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni radni. Jak co sesję projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na przedłużenie zastawacie kolejnej umów dzierżawy. Ja bym prosił mapkę pod tytułem Bykowska. Tradycyjnie te dane, które podaję. To jest budynek Bykowska 9 na jego terenie wypełnił umów dzierżawy. Jedna to jest z pozycji 1 pod garaż, pan Sosna, 20 metrów, 50 zł miesięcznie. Oraz pozycja numer 16, placek gospodarczy na rzecz wspólnoty mieszkaniowej Bykowska 7. To jest budynek obok po PSS-ie. Tam po prostu takie wnętrze mają miejsce na swoje kumy na śmieci. 150 mają, płacą 14 zł miesięcznie. Teraz ulicę Zagórską, to prosił pozycja 2. Róż 100 metrów kwadratowych, 255 zł na miesiąc. Jest to parking na naszym terenie, przy tym budynku zaznaczony fioletowo. Potem pozycje od 3 do 9, to jest rejon ulicy Radowskiej, poprosimy o mapkę Radowską. Nazwiska Strzelczyk, Wesołowska, Nogarski, Rosowski, Nowak, Ferdy, Chorak, Winkler, Cesarz. Na cele rekreacji, jak było tworzone osiedle Gruzełki, tak zwany skoncentrowany podział na działki budowlane, została wyznaczona taka droga. Do tych działek tak naprawdę niepotrzebna, bo jak Państwo zwrócicie uwagę, że działki mają bezpośredni dostęp do dróg publicznych. W związku z tym, że właściciele nieruchomości przyległy do tych dróg tam zagospodarowali, pozostawiali sobie z jednej strony garaż, wykorzystują to jako swoje ogródki przydomowe, żeby nam tego nie zasiedzieli. Jest to od paru lat wydzierżawiane. Czynsz jest w skali 50 groszy netto rocznie, czyli tam jest 75 metrów kwadratowych, to jest 37,50 50 groszy rocznie, przy 35 metrach 17,50, przy 130 metrach kwadratowych 6 zł rocznie. I pozycja od 11 do 15 w podchodniku ulica Parkowa, prosiłbym. Jest to ta działeczka wydzierżawiana dla właścicieli lokali mieszkalnych po PKP Parkowa 34-36 i oni tam mają przodu parkowej Podgrudewski, Smoła, Węgrzynowicz, Czerwiński, Wyciński, Maszczyk i też 50 groszy.